Spitsbergen jest wyspą położoną na Oceanie Arktycznym. Leży przeszło 1000 km od granic Europy. Jest to najdalej wysunięte na północ siedlisko ludzkie na Ziemi. Celem naszej wyprawy jest około 200-kilometrowy trekking poprzez ziemię centralnego Spitsbergenu. Wyruszymy z Longyearbyen, następnie udamy się do Barentsburga. Po drodze spróbujemy odwiedzić jedną z niewielu ostatnich czynnych kopalni Sveagruva, a następnie potem znowu wrócimy do Longyearbyen, gdzie już zakończymy naszą wyprawę. Wyspy te pokrywa tundra. Jest to roślinność, której wysokość nie przekracza 15 cm. Czego się boję na Spitsbergen? Na pewno są to niedźwiedzie polarne, których populacja wynosi około 3000. Jest to dużo więcej niż wynosi ludność na tych wyspach. Na Spitsbergen jadę, bo po prostu lubię chodzić. Lubię poznawać nowe miejsca. Spędzimy tam 14 dni. 14 dni pod namiotami, poznając uroki wyspy. W zasadzie w przysłowiowym końcu świata, z dala od internetu, od telefonii, od cywilizacji. Z jednej strony czeka nas duże wyzwanie, a z drugiej strony tak naprawdę możemy odpocząć. Spitsbergen jest o tyle ciekawym miejscem, bo występuje tam zjawisko dnia i nocy polarnej. Dzień polarny trwa 4 miesiące, a noc polarna trwa 2 tygodnie mniej.